Witajcie kochani na kolejnym czytaniu pod tytułem Twój wybór, przyciągnij miłość. I tutaj faktycznie dokonujecie wyboru, macie trzy opcje. Patrzycie teraz na karty spośród moich kart energii i one być może przyciągną Was kolorem, ilustracją. Każda z tych kart posiada inną energię, opowiada inną historię. Są też oczywiście rewersy kart, które już są wyjęte z kart Tarota. I też będą dla każdej z tych opcji opowiadały inną historię. Będą mówiły o tym, co dzieje się u Was teraz i co zrobić, żeby właśnie przyciągnąć miłość. Więc przyglądajcie się oczywiście i wybierajcie intuicyjnie. Dopuśćmy do naszych wyborów właśnie ten głos z wewnątrz nas, nie tylko tutaj w tym czytaniu, ale tak w ogóle, bo jest to ważny element nas, jest to duża mądrość. Nie wiem, czy też tak macie, ale ilekroć posłucham tego właśnie głosu, tego mojego serca, intuicji, duszy, to choć w pierwszym momencie jestem tym przestraszona, bo to jest coś spontanicznego, coś, co może bym długo myślała i się zastanawiała, to na pewno bym tego nie zrobiła. I okazuje się, że sama taka decyzja we mnie, pomimo tego przestraszenia w pierwszej chwili, dała mi poczucie lekkości. Czuję się z tym dobrze. I w rezultacie zawsze wiem, że to była dobra decyzja. Dlatego właśnie ćwiczmy na co dzień słuchanie tej naszej intuicji. Teraz też wybierzcie coś, co Was przyciąga. Może właśnie ten pierwszy impuls był bardzo istotny. I posłuchajcie tego, co mówią karty, tego, co ja Wam przekazuję. Może usłyszycie coś, co właśnie Wam jest bardzo potrzebne. Witajcie w opcji numer 1. I tu widzicie wszystkie karty. Tę spośród moich, która kierowała Waszym wyborem. Odkryte są karty Tarota. I też ta na końcu karta to jest takie tło całego czytania. I myślę, że będziemy tutaj tak wspólnie snuć opowieść, bo ja będę mówić, wy pewno będziecie odnajdywać się w tym jakoś, będziecie przypominać sobie zdarzenia, konkretne obrazy. Myślę, że też nasuną się Wam jakieś rozwiązania. Usłyszycie tutaj coś, co właśnie jest specjalnie dla Was. I z taką intencją otwierania się na to, co może się wydarzyć, co możecie usłyszeć, jaki znak przychodzi z wszechświata. Możecie przejść dalej, możecie iść dalej. Myślę, że w ogóle ta opcja numer 1 ma przed sobą właśnie nowe sytuacje, nowe rzeczy. Jak gdyby wychodzi z tego, co jest dobre, co jest ułożone, co jest spokojne, ale idzie dalej ku temu, co nieznane. I może zacznijmy to czytanie od mojej karty. Ona właśnie opowiada o takim rozkwitaniu, zakwitaniu, o takiej bardzo ognistej energii zauważalnej w Was.
To jest duma, pewność siebie. To jest właśnie ten rozkwit, w którym chyba jesteście. To jest dobry moment, dobry czas dla Was. To jest kwiat amaryllisu, który jak kwitnie, jest bardzo zauważalny, jest przepiękny w kształcie, cudowny w kolorze, zwłaszcza czerwony kwiat amaryllisu jest po prostu nie do pokonania przez nic innego. To po prostu jest takie zjawisko. I myślę, że jak ktoś widział taki kwiat, to bardzo to rozumie, że to jest wielka energia, że to jest ogromna duma z siebie, że to jest pewność siebie, że to jest pokazanie siebie w takiej najlepszej wersji siebie. To jest moment, w którym coś dzieje się w Waszym życiu, że jesteście właśnie zauważalni, że możecie zamanifestować siebie, że możecie zrobić coś, co będzie dalej Was rozkwitało. To jest jakieś spełnienie, to jest pasja, która Was właśnie tak rozbudza, pobudza. To są jakieś momenty, w których możecie po prostu być bardzo sobą i cieszycie się z tego i coraz bardziej się w tym rozwijacie, w tej swojej mocy, w świadomości siebie. To jest właśnie takie prężne pójście naprzód. I może zacznijmy od tego właśnie, co jest teraz, co karty pokazują na teraz. W czym jesteście? Jesteście w stabilnej sytuacji, bo to właśnie jest górny rząd kart z tego ogólnego czytania. Są dwa miecze, takie właśnie wejście w siebie, dokonanie jakiegoś wyboru, decyzji, takie poukładanie, spokój, pokój ze sobą. Duża też wiara, mądrość w to, co robicie. Tutaj jest papież. Tutaj jest równowaga. Być może coś wynegocjowaliście ze sobą, z otoczeniem. Czuje się tutaj harmonię. I ta harmonia jest jeszcze podkreślona właśnie kartą sześciu pentakli. Tak jakbyście dostali od losu to, na co czekałyście. I teraz właśnie tkwicie nawet w takim trochę niedowierzaniu, że to jest. Jest w Was właśnie taka harmonia i spokój, cieszycie się tym, ale już coś Was wyrywa, żebyście mogły iść dalej. Ale może najpierw skupmy się na tym, co macie. Co macie tu i teraz? Z jednej strony właśnie, bo teraz patrzę na kartę dwóch mieczy, macie takie uspokojenie właśnie, taką harmonię ze sobą, ale jest też gotowość, żeby iść dalej, żeby zrobić coś, żeby właśnie pójść za głosem intuicji, żeby wyjść z tej równowagi, bo coś gna Was wyżej. Tutaj jest papież, który jest mądrością wielką, jest uduchowieniem, jest piątką, która pokazuje właśnie jakiś taki konflikt ze sobą, że jednocześnie no, stworzyliśmy system zasad, które są dla nas ważne, ale chcemy iść wyżej, chcemy to sprawdzać, chcemy żyć, żeby doświadczać, żeby weryfikować też, bo życie nam właśnie weryfikuje, albo nas w czymś umacnia, albo powoduje, że zmieniamy coś. I papież jednocześnie jest taką stabilizacją sytuacji, więc jesteście w czymś, co Was tak uspokaja. Być może macie coś stałego, związek, może właśnie Wasza sytuacja materialna jest stabilna, to jest w ogóle karta byka, to jest czas byka, więc być może tutaj właśnie się odnajdujecie fajnie, zwłaszcza, że tutaj obok następne karty pokazują właśnie i taki spokój, równowagę, bo jest karta 14 właśnie i
ta równowaga jest pokazana jeszcze tą kartą sześciu pentakli. Zobaczcie, też w tych sześciu pentaklach widać wagę. I czuję, że coś Wam dało właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Coś, o czym marzyłyście, chciałyście, droga opcja numer jeden. Coś, co oczywiście też było Waszym wyborem. Coś, co było wyczekiwane. I teraz jesteście w tym i czujecie się oczywiście cudownie. Ktoś Wam coś oddał, podarował. Wy się możecie z kimś dzielić. Dostałyście to, czego nie miałyście wcześniej. Być może właśnie to jest taka stabilność właśnie finansowa. Być może właśnie czujecie się dobrze wśród innych w jakiejś sytuacji. Jest Wam bezpieczny, bo czuję tutaj takie poczucie spokoju. I dużo kart o tym świadczy. Natomiast myślę, że jest chęć w Was, żeby ruszyć dalej. Skąd w ogóle to przeświadczenie? Bo z tych kart, na które teraz patrzymy, to nie wynika. Ale tutaj w tle jest karta Rydwanu. I może teraz na nią popatrzmy. I tu jest bieg. Tu jest coś takiego, co Was ciągnie. Chcecie dalej. I już w jakiś sposób zamanifestowałyście swoją postawą, że zasługujecie, że dotyka Was właśnie to, co chciałyście, bo po prostu byłyście w tym, co robicie, wytrwałe, nie dałyście się zgasić. I właśnie przyszło to do Was. Cieszycie się tym, doceniacie to w każdej sekundzie, w każdej minucie, ale chcecie to rozkwitanie wykorzystać w pełni. Chcecie po prostu iść za ciosem. I myślę, że ta energia właśnie, która jest w Was, przekłada się na to, co jest na zewnątrz, bo być może to ktoś wpada z impetem w Wasze życie, przez to, że jesteście tacy rozkwitnięci, tacy dumni z siebie, tacy okazali w tym, czym dysponujecie i właśnie tak z piersią do przodu, z takim pawim ogonem podejmujecie jakieś następne wyzwanie. I tutaj ta karta pokazuje, że właśnie coś, jakaś sytuacja z taką energią Was porusza. Być może ktoś konkretny wpada do Waszego życia, bo tutaj w tym czytaniu już był byk. Było dużo wagi. No ten byk jeszcze się potwierdził, bo może spójrzmy na karty wszystkie jeszcze raz. Tutaj byk się potwierdził tym papieżem, tutaj sześć pentakli. To jest też karta byka, to jest księżyc w byku. A niedawno właśnie była przepiękna faza księżyca, nów księżyca w byku. Więc myślę, że tutaj to jest czas ważny dla materializowania czegoś. To się materializuje Wam, a Wy idziecie głębiej, dalej, coś przyspiesza, bo właśnie ten rydwan jest przyspieszeniem. No i właśnie teraz może zobaczmy, co robicie, żeby właśnie wejść w to dynamicznie, żeby było dynamicznie, żeby zachować rytm, ten bieg, żeby nie stanąć w miejscu. I tutaj pojawiają się karty, które, to jest dół tego czytania i mamy Królową Kielichów, która jest mamą, być może dla niektórych z Was to jest właśnie chęć bycia rodzicem, to jest macierzyństwo, to jest wejście w to macierzyństwo, pomimo, że może nie planowałyście tego w takim stopniu, aż tak szybko. To jest właśnie takie trochę zaskoczenie. Z jednej strony czujecie się tym trochę
tacy zdeprymowani, zamknięci w czymś, bo planowaliście, że to będzie później, będzie inaczej, ale w którymś momencie czujecie gotowość i wychodzicie temu naprzeciw. To jest oczywiście jeden scenariusz, ale też dla wielu z Was to jest odejście w związku z tym właśnie rozkwitaniem, w związku z tym, że poczułyście swoją moc i siłę, odejście od tego, co jest takie zniewalające w tym, że czujecie się bezpieczne, że właśnie nie można przez to poczucie takiego ciepełka być długo w takim ciepełku, bo wtedy gaśnie ten nasz ogień, ta chęć działania, bo pokazuje się tu właśnie w tej karcie diabła, który jest takim zniewoleniem tym, w tym przypadku wydaje mi się, że jest Wam wygodnie. Wy jesteście gotowi i o tym mówi następna karta, karta trzech buław, żeby wyruszyć prężnie naprzód. Macie plany. Czekacie na odpowiedni moment, żeby zrobić coś. To może być pasja, bo tak te trzy buławy wyszły pod kartą równowagi. A równowaga to często też jest karta sztuki, naszych takich pasji od wewnątrz. Tutaj jest ten diabeł, który też oznacza taki instynkt, to co w nas jest ogniem, takim co się rozpala. To są pasje i żądze, więc myślę, że tutaj stawiacie na siebie i to jest rozwiązanie, jak przyciągnąć miłość, jak przyciągnąć najlepsze rzeczy do Waszego życia. Po prostu nie tkwić w czymś, w czym jest Wam dobrze przez dłuższy czas, tylko dawać sobie nowe okazje, wchodzić w nowe sytuacje, iść dalej. I tutaj pokazuje też właśnie takie pójście do przodu, pomimo, że może tak powolne, nie takie bardzo reaktywne, jak tutaj pokazał nam się ta energia Rydwanu, ale jest tutaj rycerz pentakli, który jest też taką energią stałą, bezpieczną, ale tak jakbyście nabierali rozpędu, wychodzicie z tego bezpieczeństwa, z tego układu, który jest jakiś stały i trwały, w kierunku zdobywania nowych możliwości, bo macie jakiś cel. Tutaj ten rycerz trzyma pentakl, więc to jest coś realnego, coś takiego, co chcecie osiągnąć dalej, jest jakiś następny etap. Myślę też, patrząc na te karty, które jak gdyby pokazują, co zrobić, żeby przyciągnąć właśnie to, czym jesteście dobrze, tą obfitość, której chcecie, bo myślę, że tutaj jesteście dobrze w tym, co robicie. Kochacie to, bo pokazuje to królowa kielichów. Wykonujecie coś, co przynosi Wam zysk, jednocześnie darzycie to miłością, lubicie to. To jest jedna, jak gdyby, sfera Waszego życia, że Wy rozpoczynacie coś albo idziecie w to dalej, w rozwijanie swojej pasji, w pracę nad tym, żeby ta pasja przynosiła zysk, ale trzeba się odplątać od wszelkich uzależnień. Myślę tutaj właśnie, że to uzależnienie dotyczy tego wyznawanie jakichś prawd, które Was kostnieją, Was w czymś umiejscawiają. Być może potrzebne są cały czas nowe założenia, zmiana, takie trochę uczestniczenie w biegu, ale nie po to, żeby rywalizować, tylko po to, żeby poznawać.
po to, żeby zmierzać się cały czas z czymś nieznanym i żeby nie tkwić w czymś, co uznajemy, że jest jakieś docelowe. Bo tutaj cały czas można ewoluować, mając nowe cele. I myślę też, że dla wielu z Was to jest uzależnienie, bo tutaj cały czas ten diabeł jest ważną kartą, zwłaszcza, że tutaj arkan wielkich jest trochę, bo tutaj jest i papież, i jest też ten rydwan. Może spójrzmy na te trzy karty właśnie, bo myślę, że właśnie jest w nich odpowiedź. Ten papież, który jest mądrością, stałością, jest czymś, o co można się oprzeć, jest zaglejtowaniem, takim zapieczętowaniem jakiegoś etapu w naszym życiu, w którym jest ok, mamy wszystko, co potrzebujemy i tak gdyby jest takie stałe, to już nic nam nie może tego zepsuć. I tutaj ten diabeł mówi, że nie można trwać w czymś, w takim przeświadczeniu, że będzie nam ciepło i wygodnie, bo trzeba iść dalej. I tutaj właśnie pokazuje się ten rydwan dla tego, który przyspiesza, który dopinguje, który jest takim wyzwoleniem nas samych, z nas samych. I właśnie myślę, że różne to będą sytuacje, bo teraz jeszcze raz spójrzmy, w jakim otoczeniu jest ten diabeł. Tutaj jest królowa kielichów, być może jest taka osoba w Waszym życiu, może mama, może jakaś przyjaciółka, ktoś, kto Was powstrzymuje przed czymś, ktoś, kto nie pozwala Wam właśnie w pełni być sobą. To jest jakaś być może toksyczność, toksyczne relacje, pomimo, że jest w niej dużo miłości, to coś jest, co Wam nie pozwala na coś, co Was właśnie powstrzymuje przed czymś. A jak zdacie sobie z tego sprawę, uświadomicie sobie to coś, to już sam fakt uświadomienia wyzwala Was z władzy tego kogoś, tego czegoś, i jesteście gotowi, żeby wyruszyć właśnie po coś nowego. I tutaj rodzi się nowy plan. Myślę, że patrzycie już w jakąś konkretną stronę. I właśnie to jest to przyciąganie tego, na czym skupiacie uwagę. Bo to jest takie naturalne prawo, prawo energii, że jeżeli właśnie przyglądacie się czemuś, wypatrujecie czegoś, skupiacie całą swoją siłę na tym czymś, to właśnie to przychodzi do Was. I myślę, że robicie coś konkretnego w tym kierunku, bo też zmieniacie sposób myślenia, patrzenia, zmienia się Wasz sposób działania. Wychodzicie z czegoś, co jest właśnie takie stałe, trwałe, ale wchodzicie w nową przygodę. Ona też sama w jakiś sposób do Was przychodzi, puka do Waszych drzwi. I myślę, że na tym polega właśnie ta nasza ewolucja, że nie tkwimy w czymś, pomimo, że to jest takie dobre i piękne dla nas, może o tym marzyliśmy, ale czas wyruszyć dalej. I myślę, że przychodzi do Was właśnie nowa sytuacja i będziecie dalej rozkwitać, cieszyć się tym właśnie, co odkrywacie w sobie. Będziecie dawać sobie szansę na nowe przygody, nowe rzeczy. Być może dla wielu z Was to jest jakaś podróż, być może ktoś Wam taką podróż zaproponuje, bo tutaj jest też, patrzę teraz na wszystkie karty, na jakiś podarunek. Tutaj te 6 denarów oznacza właśnie taki bardzo miły podarunek. Tutaj jest też gotowość zaryzykowania, wyczucie momentu, że teraz jest odpowiedni czas, żeby coś zrobić. Robicie to może nieśmiało, ale niewątpliwie otwieracie jakieś następne drzwi.
I właśnie tak można przyciągnąć coś następnego, nie zamykając się w tym, w czym jesteśmy, tylko będąc otwartymi na to, co może się wydarzyć. Więc nie zamykajcie się na nic, otwierajcie się na wszystko. I myślę, że piękny czas przed Wami. Już jesteście w czymś, co jest dobre i dobrze jest Wam, ale dobre jest wrogiem lepszego. Więc idźcie dalej. Wszystkiego dobrego, kochani. Witajcie, kochani, w opcji numer 2. Ci, którzy wybrali tę opcję, mają w tej chwili taki bardzo żyzny, bardzo aktywny czas, bo pokazują się tutaj trzej królowie w tym rozdaniu. Więc to jest czas decyzyjności, podejmowanie jakichś bardzo poważnych działań. To jest, myślę, duża samodzielność też w myśleniu i taka chęć do tego, żeby samemu decydować o sobie i wejść lekko w jakąś przygodę, w jakieś marzenia, myślę, które dotąd były jakoś nieuchwytne, niemożliwe. Zaczynacie czuć swoją moc, że właśnie jest coś możliwe. Tutaj jest wiele osób blisko Was, które będą Was wspierać, bo będziecie pewne podejmować jakieś działania, które nie będą popularne, bo jest też karta 5 mieczy, ale będą Was uszczęśliwiać, będą przekierowywać Was w tą stronę, którą macie iść. Tutaj jest jakiś początek. Myślę, że spośród wielu opcji możecie wybrać jakąś taką, która jest właśnie dobra dla Was. I jesteście gotowi na to, żeby pójść w swoją stronę. Tak bym to syntetyzowała. Natomiast teraz czas może na analizę. I zaczniemy od karty spośród moich. To jest karta marzeń, takiego rozmarzenia i właśnie ono dotyczy miłości, żeby zobaczyć w oczach drugiego człowieka właśnie siebie, miłość do siebie, miłość do świata, żeby zobaczyć to, za czym się tęskni, żeby urzeczywistniło się coś, o czym marzymy w skrycie, żeby to właśnie móc zauważyć blisko siebie, żeby to, co powierzamy, zawieszamy na gwiazdach, te właśnie nasze pragnienia, żeby mogły się ziścić w takim jednym właśnie geście, spojrzeniu, żeby poczuć pewność, że jest się kochanym. I to jest właśnie taka energia, że macie szansę to poczuć. Najpierw myślę poprzez taką miłość bezwarunkową do siebie. Zaufajcie sobie, bo myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby coś konkretnego pojawiło się z tych marzeń właśnie, które wysyłaliście do gwiazd, żeby teraz coś konkretnie się Wam zmaterializowało. I to właśnie będzie coś, co jest takie uchwytne. Być może właśnie w takim czułym spojrzeniu, które pokaże Wam wszystko. Być może to będzie coś, na co już przestałyście czekać, a teraz właśnie się zmaterializuje w postaci bardzo konkretnej. Myślę, że też macie na to wpływ poprzez to, jak Wy patrzycie na świat. To właśnie to oko, które tutaj jest w centrum, to jest to spojrzenie, to takie czułe, to takie kochające.
popatrzcie w taki sposób na siebie, a odkryjecie, że wokół Was jest mnóstwo kochania, mnóstwo przyzwolenia na miłość, mnóstwo czułości, mnóstwo takiej bezwarunkowej miłości. Dajcie ją najpierw sobie, a odkryjecie ją wokół siebie. To jest czas na spełnienia. I może teraz przejdźmy do kart Tarota. Górny rząd, bo teraz na niego patrzymy, opowiada o tym, co jest w tym momencie. Jest tutaj energia wybaczenia, miłości, czułości właśnie w postaci tego Króla Kielichów, który zawsze jest takim empatą, kimś, kto przytula, daje wsparcie. Być może macie wokół siebie takie osoby, a być może to jest Wasza energia. Droga opcja numer dwa. A przy tym jest też energia budowania czegoś, konstruowania, takiego niezależnego od wpływów innych, bo jest energia cesarza. Jest też duża lekkość, bo być może jesteście gdzieś właśnie na jeszcze majowym wyjeździe lub właśnie powróciłyście z niego lub jesteście gdzieś poza swoim miejscem i nabrałyście dystansu, umiecie cieszyć się z tego, co macie. Myślę, że dla tej opcji potrzebny był taki dystans, taka strzelcowa energia, trochę popatrzenia na coś z wysokości, z takim zaakceptowaniem wszystkiego, co jest, ale też z taką świeżością. To Was wyzwala, taką świeżość i energię do dalszego działania. Tutaj jesteście pobudzeni, być może kimś konkretnym, bo jest następny król, król buław, który Was coś rozbudza, pobudza. W Was jest ogień, który nie da się zgasić. I może zacznijmy od spojrzenia na tych dwóch króli, którzy tak tutaj mówią o dwóch różnych energiach. Z jednej strony właśnie taka czułość, kochanie, receptywność, spolegliwość, rozumienie, a z drugiej strony chęć działania, zauważalność, charyzma, ogień, który chce płonąć, który chce kreować, coś tworzyć. To jest pasja do życia. Być może to jest dwóch różnych ludzi, którzy pojawiają się w Waszym życiu. To są dwie postawy wobec życia. Ale obie, jakby łącząc się, dają Wam moc. Moc kreowania. Ze zrozumieniem tego, co w Was, tego, co naokoło Was, z wykorzystaniem tego, tych wszelkich zasobów, którymi dysponujecie, które są wokół właśnie dostępne dla Was. Ale bez nadmiernej eksploracji, bez wykorzystywania kogokolwiek. I tutaj pojawia się właśnie taka chęć konstruowania czegoś według własnej wizji, tworzenia samodzielnie, tak zupełnie po swojemu. I w tym cesarzu, bo może spójrzcie na tego cesarza, jest chęć walki, podjęcia jakiegoś tematu, jest właśnie dużo ognia, jego płaszcz jest taki pełen ognia. I wydaje mi się, że macie właśnie przed sobą jakąś możliwość, poczujecie swoją moc, że jesteście silni, że to jest właśnie ten moment, żeby w coś wejść. To jest taki moment mocy, mocy, własnej mocy, świadomość własnej mocy. Bo zobaczcie właśnie tych dwóch króli i jeszcze ten cesarz. I jest też karta tła, która mówi o gotowości do tego, żeby zadziałać, żeby coś zrobić, że już macie świadomość tego, że
jest w Was siła, że jest odpowiedni moment, że możecie wykorzystać tą swoją wiedzę, której może nie dowierzaliście dotąd, ale macie moc właśnie taką terapeutyczną. Być może pomagacie w ten sposób, bo tutaj na to wskazuje Król Kielichów. Macie moc sprawczą, bo to jest cesarz. I jest w Was potencjał tego ognia właśnie, tej pasji, z którą to robicie. Jest gotowość, żeby wyjść z tym w jakiś taki szerszy sposób, bardziej spektakularny, bardziej widoczny. No nie wiem, mówię tutaj o takiej odwadze do życia, być może w tym, co robicie, w jakimś takim zajęciu zawodowym, biznesowym, ale jak gdyby w czytaniu, jak przyciągnąć miłość, to taka postawa bardzo odważna wobec życia daje Wam też możliwość pewności siebie w takich układach z innymi. A to jest Wam potrzebne niewątpliwie, żeby właśnie te marzenia spełniać, żeby po coś sięgnąć. Trzeba czuć swoją moc, trzeba wiedzieć, że to od Was dużo zależy. I myślę, że to jest właśnie ten moment. Bo teraz przyglądam się karcie trzech buław, która właśnie jest takim wyczuciem chwili. Tutaj myślę, że będzie coś do powiedzenia. Ta osoba jest gotowa, żeby coś powiedzieć, żeby coś usłyszeć. Tu będzie jakaś rozmowa. Ta karta zawsze kojarzy mi się z czakrą gardła. Tutaj jest ten błękit, który właśnie pokazuje chęć wypowiedzenia. Tu jest dużo powietrza, pomimo że to są buławy. A ogień to jest ta odwaga wejścia w tą rozmowę, wejścia w tą konwersację. To jest też odwaga właśnie wkroczenia w dany moment, bo jest w Was już świadomość, że jesteście pełni, że umiecie, że potraficie, że poradzicie sobie. I myślę, że ci królowie, którzy tutaj są w takim dużym formacie pokazani, bo jest ich aż trzech, bo może teraz popatrzmy na tych trzech fantastycznych mężczyzn, którzy być może są też w Waszym życiu w jakiś sposób obecni. Może jak ja to mówię, to wyobrażacie sobie od razu sytuacje, w których jesteście, ludzi, którymi się otaczacie, ale to są też dziedziny życia, w których jesteście mocni w działaniu, jesteście mocni w takim posadowieniu emocjonalnym. Wiecie, co kochacie, co Was spełnia i myślę, że to jest kierunek, żeby osadzić się, żeby poczuć się bezpiecznie, bo o tym mówi Król Denarów. Ja tutaj czuję taką wyprawę w nieznany, bo ten Król Denarów jest w ogóle na jakimś statku i tak poczułam właśnie taki powiew czegoś nowego w Waszym życiu. Tak jakbyście już właściwie przez tą podróż, którą odbyłyście tym paziem buław, bo teraz patrzę na tego pazia i tego Króla Denarów, zobaczcie, oni obaj są w tym przepływie energii. Tutaj rozpoczęliście już jakieś działania, właśnie zrobiliście jakieś oddalenie od czegoś, od życia, daliście sobie przestrzeń na coś. I teraz w tej przestrzeni dostrzegliście jakiś cel. Cel bardzo namacalny. Tutaj ten król trzyma denar, ale to niekoniecznie musi dotyczyć materii. Oczywiście tak może być,
Ale myślę, że to jest coś bardziej głębszego. To ma teraz siłę i moc, żeby się zamanifestować w Waszym życiu. Bo tutaj są potężne energie w tym czytaniu dla Was. I oczywiście to zależy od tego, o czym myśleliście, marzyliście, bo teraz patrzę na wszystkie karty naraz. To zacznie się Wam przez tą Waszą siłę, odkrycie tej właśnie możliwości, którą macie, odkrycie tych wszystkich swoich zasobów, przez to docenienie tego, co macie, uświadomienie sobie tego, zaczynacie być bardzo sprawczy. To jest właśnie ten moment, kiedy Wy czujecie się silni po prostu i przyciągacie też takich silnych ludzi do siebie. Myślę, że wokół Was jest dużo teraz mocy, widzicie ją i robicie coś, co jeszcze bardziej nakręca Was we współpracy, być może z innymi, ale na Waszych warunkach to jest. I oczywiście te marzenia są różne, dotyczą różnych rzeczy, ale myślę, że zauważycie, że zaczyna przez tą Waszą taką prężną postawę wobec życia, taką odważną, taką zdobywającą, zaczyna to do Was przychodzić. I patrzymy teraz na dolny rząd kart. Zaczyna się wszystko pięcioma mieczami. To jest trudna energia właśnie walki, przeciwstawiania się czemuś, jakichś niepopularnych być może decyzji, mówienia jakiegoś nie, bycia kontrowersyjnym. No pokazana tutaj jest ta karta jako po prostu bój o coś. Stajecie w obronie czegoś, może w obronie siebie, bo następna karta to jest 9 kielichów właśnie. Takiego spełnienia czegoś, co dla Was jest dobre, bo to jest energia, która przekierowuje Was na Wasze szczęście od wewnątrz. To, co dla Was jest dobre, Was spełnia. To jest Wasze marzenie, Wasze życie. I Wy tutaj wchodzicie być może w jakąś pasję, w coś, co jest takie bardzo dobre dla Was, wyczekane, nie wiem, dotąd zepchnięte poprzez tą taką wiarę w siebie. Teraz okazuje się, że to jest najwłaściwsze. To jest właśnie ten cel. I zobaczcie, jaka jest wielka w Was ta moc. Ja tą moc widzę właśnie w karcie Asa Denarów. Bo tutaj jest piramida, która się unosi w powietrzu. Ja tu czuję Waszą taką magnetyczną siłę, która powoduje, że ta przecież taka ciężka, stabilna piramida, ona lewituje. Jak gdyby to jest Wasza energia. Wy potraficie teraz przenosić góry. Uwierzcie w tą swoją siłę. Dajcie sobie wiarę i zaufanie. Patrzcie na siebie, a zdobędziecie to faktycznie jeszcze bardziej, o czym myślicie i marzycie. To nie jest może taka ślepa i naiwna wiara, że no wystarczy chcieć, a wszystko się osiągnie. To jest wiara w siebie oparta na takim głębokim przeświadczeniu, że jest się właśnie silnym i mocnym człowiekiem, że można realizować coś w oparciu o tą swoją moc, że można robić dużo pożytecznych rzeczy, jak właśnie ufa się sobie i jak idzie się za głosem serca. Bo tutaj te 9 kielichów, może też spójrzmy na nie. To jest taka muzyka naszej duszy. To jest
to, co nam w duszy gra, to, co chcemy słyszeć, czym chcemy się otaczać, co daje nam radość, to jest właśnie budowanie wokół siebie tego, co nas spełnia. To jest taki zdrowy egoizm. W tym sensie, że idąc właśnie za tym, co jest dla nas dobre, możemy zrobić dobrze nie tylko sobie, ale świat przez to, że my jesteśmy szczęśliwi, też jest szczęśliwszy. A my jesteśmy bardziej sprawni, żeby ten świat wspierać, żeby mu pomagać, żeby się tym dzielić. A myślę, że będzie czym się dzielić, bo tutaj pokazuje się też właśnie król denarów, który no, ma już duży zasób. Zobaczcie tego asa do króla denarów, więc to jest bardzo dobry moment, żeby wykorzystać swoją moc. To jest taki czas na samodzielność, na zdanie sobie sprawy z własnej siły, na przekierowanie całego poweru w zadaniowość, w konkretne zadania, na kierowanie się na cel. No i właśnie zobaczenia w sobie tych wszystkich możliwości i też zauważenie sprzyjania, które macie z zewnątrz. To jest czas na spełnianie marzeń. Przez odwagę wychodzenia naprzeciw różnym sytuacjom. Myślę, że najbliższy czas, bo teraz już też przyglądam się tym kartom, które są w wydolnym rzędzie, będzie wymagał od Was skonfrontowania się z czymś i wybrania w tej konfrontacji siebie. Może ktoś w tej konfrontacji będzie czuł się przegrany, ale teraz jesteście nie do zatrzymania, bo już wiecie, że to, co chcecie zrobić, będzie dobre, nie tylko dla Was. I wchodzicie w coś i osiągacie pełnię, osiągacie sukces. Myślę, że tutaj może to dotyczyć materii, która jeszcze bardziej Was umocni w tym, co robicie. Może to dotyczyć uczuć, bo pokazało się tutaj te 9 kielichów. Więc wchodzicie na drogę, w której wcale nie jest łatwo, bo właśnie sprzeciwiacie się czemuś, walczycie o coś, nie oddajecie czegoś walkowerem, bo macie właśnie w sobie poczucie mocy. Bo być może wiecie, że w tej konkretnej sprawie macie rację. Tutaj jakoś czuję, że nagromadzenie tych męskich energii mówi o tym, że będziecie bardzo aktywni, że będziecie zdobywać, że przeprogramowujecie siebie właśnie na takie konstruktywne działanie. Na takiego cesarza, który biegnie, bo zobaczył cel, powie, że ma dużo do wygrania, że to jest właśnie ta chwila. I myślę, że coś rzeczywiście wygrywacie, że rozpoczynacie coś, że ta Wasza odwaga i świadomość mocy powodują, że przenosicie góry. Rozpoczynacie coś, co będzie stabilne, coś, co będzie mocne i trwałe. No i warunkiem oczywiście tutaj jest ogromna wiara w siebie. Nie łamanie się jakimiś drobnymi przeciwnościami. Macie tutaj za sobą tych trzech króli. Króla miłości, króla działania i króla bezpieczeństwa. Więc myślę, że w takim poczuciu będziecie mogły coś konkretnego zbudować. Być może to są osoby wokół Was. Jest ich dużo tutaj.
ale będziecie wybierać, jeżeli nawet dojdzie tutaj do jakiegoś wyboru sercem, będziecie robić coś po swojemu i będziecie w tym bardzo stabilni, bo ufacie sobie i wiecie, że wszechświat Wam też sprzyja. I coś konkretnego tutaj zacznie się już pojawiać na Waszej drodze jako to sprzyjanie, jako znak, że idziecie właściwą ścieżką i też będą to konkretni ludzie, konkretne energie i takie spełnienia. Niech Wam się pięknie dzieje. Wszystkiego dobrego. Witam Was, kochani, w opcji numer 3. I tutaj widzicie wszystkie karty, jakie wypadły dla Was. I to jest niesamowite, bo po przeczytaniu dwóch poprzednich opcji już wiem, jak bardzo są synchroniczne ze sobą. Tak jakby przychodził czas dla wielu z nas, w którym rozpoczynamy różne rzeczy, w którym jesteśmy odważni. To jest ważny moment, coś przyspiesza, w czymś jesteśmy też sprawczy, sprawni, chcemy sami decydować, jesteśmy coraz bardziej świadomi siebie, wchodzimy w nowe rzeczy, bo tutaj są dwa asy, jak widzicie, z taką świadomością, że mamy moc. Jest tutaj odwaga, bo są dwie buławy i jest przeciwstawianie się czemuś, co Was uzależnia, zniewala, co nie pozwalało Wam w taki pełen sposób żyć. W pełen, to znaczy z taką pełnią siebie. A to czytanie kończą w ogóle takie dwie bardzo prężne energie. Królowa denarów i cesarz. Tutaj być może właśnie ta siła, którą zauważacie w sobie, mam tutaj na myśli być może właśnie królową denarów, którą jesteście, bo rozpoczynacie jakieś denarowe, czy jakieś konkretne działanie. Przyciąga siła z zewnątrz, kogoś konkretnego. Tutaj coś się manifestuje w Waszym życiu, też silnego. Im silniejsi jesteście Wy, tym prężnie działacie i też spotykacie na swojej drodze takich ludzi. Przyciągacie taką energię. No i może w takim razie rozpoczynamy od karty spośród moich, która pokazuje taką wędrówkę. Wędrówkę przez los, po swojej ścieżce życia, być może przez wiele inkarnacji, jako ślady wydeptane na piasku, bo pozostawiamy po sobie jakieś ślady, bo coś właśnie namacalnego tworzymy, robimy, nie jesteśmy bezimienni, ale też to robienie tego czegoś nie jest celem w samym sobie, tak jak nie podróżujemy też do konkretnego celu, tylko zauważamy, że właśnie samo wędrowanie jest fantastyczną przygodą, że ta wędrówka jest nauczycielką, jest zbieraniem doświadczeń, jest poszukiwaniem tego celu i jest podczas tej wędrówki wiele przygód. Nie wszystkie są piękne, bo jest tutaj i burza, jest sztorm na morzu, jest słońce, które przynosi radość i ukojenie, ale jest też słońce pustynne, które wysusza, które daje pragnienie. Jest więc wielość różnych doświadczeń, która jest potrzebna, żebyśmy wzrastali, żebyśmy ewoluowali. I myślę, że tutaj w tej opcji przychodzi taka świadomość i akceptacja tego wędrowania, wędrowania jako celu, nie celu samego w sobie, do którego zmierzamy, bo jest tutaj wyższa świadomość tego, kim jesteście, właśnie jakie ślady po sobie zostawiacie, czego się po drodze uczycie.
To jest też karta, która mówi o takiej namacalnej wędrówce, tak jakbyście w ogóle przemieszczali się, byli w ruchu. Ten ruch jest Wam potrzebny, żeby mieć perspektywę patrzenia na różne rzeczy. Myślę, że tutaj rozpoczyna się jakiś też nowy etap w Waszym życiu przez nową świadomość samych siebie. I może teraz spójrzmy na górny rząd kart, który pokazuje, co jest w tej chwili. Jak gdyby rozpoczynacie coś od nowa na nowo. Jest ten as mieczy, który jest być może wiadomością, która do Was przychodzi i Was pobudza do nowego sposobu myślenia. Bo tutaj włosy kobiety na ilustracji są takie kolorowe. Kolorowa głowa, głowa pełna pomysłów, nowych, świeżych. Tutaj jest dużo świeżości w tej karcie. Tutaj jest taka lotność, mądrość, jest sowa. Więc myślę, że to są mądre pomysły i odważne, nietuzinkowe, które pozwalają Wam patrzeć z inną perspektywą też na świat. I wychodzicie z czymś do tego świata z odwagą, odważnie właśnie. Wybieracie coś, jakiś nowy cel, który wiecie, że nie jest docelowy, tylko jest właśnie na tej ścieżce Wam potrzebny, żeby zrobić nowe ślady, żeby wydeptać jakiś nowy odcinek tej ścieżki. I to są właśnie te dwie buławy, które tutaj widzicie. To jest takie patrzenie w dal, to jest planowanie czegoś. I tutaj pojawia się też karta diabła, który jest jakimś ograniczeniem i z jakąś niemożnością, którą trzeba pokonać. To są jakieś uzależnienia od czegoś, od kogoś. I myślę, że właśnie stoicie przed faktem takiego aktywnego przeciwdziałania wobec tych uzależnień, że nie dajecie sobą manipulować, że zauważacie tą manipulację świata, innych, że chcecie teraz być prawdziwi i wybieracie, myślę, siebie. Tutaj następna karta to cztery miecze. To taki odpoczynek od świata, taka medytacja, takie poświęcenie czasu sobie, żeby móc coś przemyśleć, przetrawić, oddalić się od czegoś właśnie, co jest toksyczne, co na Was ma duży wpływ, bombardowanie jakimiś informacjami, natłok ludzi, właśnie zdarzeń. Potrzebny Wam jest odpoczynek i myślę, że taki sobie zrobiliście. I w tym właśnie takim zatrzymaniu, takim urlopie od wszystkich i wszystkiego, macie możliwość dokonania właśnie poodcinania tego, co przeszkadza Wam, co jest toksyczne w Waszym życiu. Macie wgląd w siebie i te nowe, świeże pomysły mogą być realizowane właśnie z takimi wypoczętymi ciałami, umysłami. Dajecie sobie tą możliwość i wspieracie siebie samych w odwadze i właśnie w tym odcinaniu tych toksyczności. Być może właśnie, że wielu z Was natrafiło na jakąś przeszkodę, na jakąś manipulację, ale też ta Wasza determinacja w tym, żeby dojść do tego celu, który już tam sobie wyznaczyliście, jest większa niż to, co stoi Wam na drodze. I tacy uśmiechnięci, zamyśleni w sobie, wpatrzeni w to, czego potrzebujecie, tak jak tutaj to pokazuje karta tych czterech mieczy, tak tutaj pięknie medytująca kobieta właśnie w takiej przyjemnej atmosferze, tak doładowująca siebie, jest w stanie zauważyć właśnie w tym spokoju i harmonii swoją siłę, żeby pokonać tego diabła, tak, żeby zerwać te łańcuszki, które
manipulują, bo spójrzcie na tego diabła, jak on tutaj właśnie próbuje coś wymóc, właśnie poruszając tymi niteczkami, chcą zmanipulować, chcą dać wyraz swojej woli. Być może to wy też próbowaliście manipulować jakąś sytuacją innymi, a jak gdyby wychodzicie już z tego obszaru, jak zauważacie, że to nie jest tędy droga. I teraz to, co tutaj się może wydarzyć, tutaj wypadło aż 5 kart. Jak sobie poradzić właśnie z tym, żeby taką swoją postawą wobec życia przyciągać dobrą energię. I tutaj na tego asa mieczy pojawia się as materii, ukonkretnianie czegoś. Ukonkretnianie poprzez zauważenie siebie, takie rozpychanie się tej swojej przestrzeni, zauważenie, że ta przestrzeń wam jest potrzebna, to jest właśnie oddzielenie się od tego diabła, oddzielenie ciemności ze swojego życia i zauważenie właśnie, że ta przestrzeń, którą robicie dla siebie, jest potrzebna, żebyście mogli tworzyć, bo to są buławy, 7 buław tutaj się pokazuje, żebyście mogli kreować, tworzyć coś, żebyście czuli swobodę i wolność, bo tylko czując wolność można być prawdziwym kreatorem. Nie można tworzyć czegoś efektywnego pod naporem, pod naciskiem. To będzie wtedy bardzo odtwórcze działanie. Nie będzie w tym nas. My, żebyśmy mogli być sobą, musimy być wolni. I właśnie tutaj ta karta tych 7 buław pokazuje taką przestrzeń, która jest wam potrzebna, żeby być sobą. I od tego momentu, kiedy to zauważycie, że macie już tą przestrzeń wywalczoną, wybronioną przez siebie, sprawy nabierają tempa, bo jest karta 8 buław, która opowiada właśnie o takim przyspieszeniu. Tutaj jest taki widoczny ruch, taki surrealistyczny ruch przez zwielokrotnienie tej kobiety, która biegnie, która jest sprawcza, sprawna, która właśnie widzi cel, komunikuje się ze światem, mówi o tym, co chce zrobić, przetwarza wszelkie informacje, zdobywa je, bo tutaj jest dużo porozumienia, dużo kontaktu z innymi, właśnie z otoczeniem, ze światem. I jak gdyby od tego asa denarów, który rozpoczął ten dolny rząd, przechodzimy do królowej denarów, która osiąga to, co chce. Czyli zamierzony cel. Na tej drodze, którą teraz przemierzacie, to jest właśnie osiągnięty ten następny etap. Dochodzicie do tego, co chcieliście. Z taką świadomością tego, że od was dużo zależało, od waszej determinacji, od właśnie tej przestrzeni, którą sobie daliście. Myślę, że w jakiś sposób to was umacnia, że będąc sobą, możecie osiągać więcej, że nie musicie się poddawać właśnie presji czegoś, kogoś, że trzeba się z tego wyzwolić i wtedy się jest najbardziej szczęśliwym i najwięcej można zrobić. I tutaj pojawia się też karta cesarza. Cesarz, który jest właśnie taką wyzwoloną energią sprawczości. Cesarz, który jest niezależny, robi coś po swojemu. To może oznaczać też kogoś, kto wkracza w wasze życie, takiego kogoś silnego, takiego właśnie na waszym poziomie, bo wy osiągnęliście ten poziom niezależności, przepływu energii. Odwiązaliście się od sytuacji trudnych, od ludzi toksycznych.
I teraz jesteście skupieni na konkretnych sprawach, które dotyczą Was, uszczęśliwiania Was, spełniania marzeń, zdobywania nowych doświadczeń, nowych przyczółków. I tutaj pokazuje się właśnie konkretna osoba. Zależy, kto mnie słucha, albo kobieta typu właśnie królowa denarów, bardzo piękna, połączona właśnie z ziemią, z przepływem materii, lubiąca się dzielić tym, co ma, bardzo praktyczna, połączona z naturą, kochająca życie. Tutaj też jest energia męska. Być może w życie kobiet wkracza właśnie taki silny mężczyzna, zdecydowany, który chce coś zrobić, zbudować, ma plan, ma wizję, jest niezależny i bardzo oddany temu, co robi, bardzo skonstruowany i myślę, że taki zdecydowany też, żeby być z kimś tak silnym jak Wy. To jest siła odpowiada na siłę. To jest moc, którą Wy zauważacie w sobie, wyzwala moc w kimś innym. Jest taka wzajemna inspiracja też. Ta karta cesarza też oznacza, że kwitujecie jakiś etap swojego życia jakimś sukcesem. Podejmujecie właśnie jakieś działanie, dopinacie je do końca i możecie znowu wyznaczyć następny cel, bo jesteście bardziej jeszcze silni, jeszcze bardziej urośliście w tym przekonaniu o sobie. I powiem Wam szczerze, że jestem tak zaskoczona, że właściwie przekazy dla wszystkich tutaj grup są bardzo podobne. To jest czas budowania swojej mocy. Czas dla odważnych. Odkryjcie w sobie tę odwagę, bo macie tutaj szansę rozpoczynać coś właśnie na nowo, od nowa, nowego. Zobaczcie te dwa asy. Spójrzmy na nie, jakie są piękne. Jakiś pomysł, prawda, olśnienie. I od razu takie ugruntowanie tego w materii. Bo tutaj te kamienie, które są naokoło, one właśnie mówią o takiej trwałości i stałości rozwoju tego pomysłu. O bezpieczeństwie, które możecie poczuć. O obfitości. Ta kobieta tutaj na ilustracji jest też otoczona kwitnieniem. Kobieta, która później jest już spełniona, czyli królowa materii, zobaczcie, jest pewna siebie. Ona patrzy na świat z odwagą. Ona wie, kim jest. Ona wie, co zdobyła i że to zdobyła dzięki sobie. A myślę, że pokonała właśnie tą odwagą swoją tego diabła, który coś przytrzymywał, który coś zatrzymywał, który na coś nie pozwalał, ale Wy wyzwoliłyście się z tego, wyzwalacie się z tego. Teraz dajcie sobie sprawę, co Was właśnie powstrzymuje i dajecie sobie z tym radę. I myślę, że to jest bardzo czas, patrzę teraz na wszystkie karty, bardzo aktywny. Bardzo dużo tu jest działań, coś robicie. Myślę, że to są działania w kierunku właśnie jakimś konkretnym, no bo jest tutaj ta materia, ale to też buduje w Was takie przeświadczenie o sobie, że no, możecie wiele zdziałać dzięki właśnie odwadze, zaryzykowaniu może, dzięki takim wyborom, dzięki widzeniu czegoś więcej, takich potencjałów, które macie w sobie i w związku z tym zauważacie możliwości też na zewnątrz. To jest wykorzystanie chwili i to jest też pokazanie siebie, swojej przestrzeni, powiedzenie czemuś nie. I mówicie czemuś nie. Zdecydowanie w swoim życiu macie
kogoś lub coś w sobie być może, co pokonujecie i udaje się Wam. I możecie zacząć właśnie od nowa. I wkraczacie w nowy etap swojego życia. Być może w nową podróż. Wydeptujecie nową ścieżkę. Pozostawiacie też po sobie jakiś trwały ślad. Bo ten as i ta królowa, właśnie ten początek i to dojście do jakiegoś konkretnego rezultatu, o tym mówi, że to jest jakiś trwały ślad. I to jest też być może budowanie czegoś od nowa z kimś. Ktoś się pojawia. Wy silni przyciągacie silne energie. I tutaj jest ta para, królowa denarów i ten cesarz, którzy razem mogą więcej, mogą sprawniej, mogą łatwiej. Myślę też, że łatwiej nie tylko budować, ale też dzielić się tym z innymi doświadczeniami właśnie z tej podróży, tak, którą wspólnie odbywacie, nauczanie innych w ten sposób, że można się wyrwać z jakiegoś nałogu, z jakiejś opresji poprzez takie właśnie zajrzenie w siebie, bo tutaj może jeszcze przywołam dwie karty tych czterech mieczy, które jest właśnie takim czasem poświęconym sobie, takim medytacją, takim odosobnieniom, takim chwilom, w których jesteście sami ze sobą i możecie określić tą swoją przestrzeń, co Wam jest potrzebne do życia, co Wam jest niezbędne, o co będziecie walczyć, czego będziecie bronić, czemu będziecie mówić nie. I ta właśnie energia jest zawarta w tej karcie siedmiu buław. To mówienie nie. Poszerzanie swojej przestrzeni, zauważenie siebie. Tutaj ja widzę w tej karcie w ogóle gwiazdę. Właśnie no, chęć spełnienia swoich potrzeb, swoich marzeń i wyrwanie się przez to nie z czegoś niewłaściwego. Myślę, że to jest takie też przezwyciężanie w sobie jakiejś niemocy, powiedzenie nie swoim schematom myślenia, jakimś nałogom być może, powiedzenie nie czemuś na zewnątrz, ale uporządkowanie tej przestrzeni, zauważenie siebie i zdobycie dzięki temu właśnie prężności i swojej mocy. I w tej swojej mocy możecie zbudować coś od początku do końca, tak? Dać jakiś namacalny wymiar czemuś i też ten wymiar przenosi się na świadomość siebie, że zrobiliście to dzięki sobie. Sami sobie przewalczyliście coś. Sami sobie udowodniliście, że jesteście mocni. I ta moc, świadomość własnej mocy powoduje, że jesteście mocniejsi, że jesteście silniejsi i przyciągacie też do siebie takie energie. I no, jesteście tutaj już, widzę, w parze, w jakiejś podwójności. Być może to jest partner życiowy, ale to jest taka stabilna relacja. Tutaj coś będzie się działo dzięki temu, że odkrywacie siebie, że jesteście odważni i walczycie z czymś, z kimś o siebie. I tacy silni wy, macie silnych ludzi wokół i też zdobywacie konkretne rzeczy. Myślę, że bardzo piękny dla Was czas, pełen właśnie działania, nowych sytuacji, nowych pomysłów, ale też odkrywania siebie. Takich pięknych siebie. Wszystkiego dobrego, kochani.